Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mission24, a jest już trzeci odcinek z gry Cywilizacja 6. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, jaki odbiór jest pod tą serią, ponieważ jest on wyśmienity, naprawdę bardzo się z tego cieszę. I bez przedłużenia chciałbym zacząć gierkę. Jak widzicie, już jestem na naszym save'ie. I już sobie przypomniałem, że mamy już trzy miasta założone. Tutaj to nowe, da Mietta, niedaleko Barcelony. Hiszpanie mogą być z tego powodu niezadowoleni, ale w sumie mnie to za bardzo nie przejmuje. Patrzę na złoto, mamy go 150 i mógłbym kupić tutaj to bydło, ale niestety jest to drogocenne. Zabiorę im bydło, w sensie Barcelonie, Hiszpanom, to jest... Wydaje mi się, że będzie to i tak warte tego, także ja go zakupię. I za niedługo, jak kończą się budowa piramid, to wybuduję tutaj kupca, który zrobi sobie szlaki tutaj, tutaj, czy po prostu było to połączone drogami. I potem na przykład do Prysławy też posłać, ponieważ nam się to bardzo, bardzo nam się to przyda. Nasi zwiadowcy odkryli, że tutaj jest obóz barbarzyńców, który nie jest chroniony, także postaram się go przejąć w tej turze. Znowu nas potępia. No, niestety. Wysłałem do was delegację handlową, niosącą w darze bogato zdobiony goryt. Masz jakiś łuk, prawda? Twoja delegacja jest bardzo mile widziana. Jak najbardziej jest bardzo mile widziana. Sprawdzę, wszystko się świetnie nagrywa, także cieszę się z tego powodu niezmiernie. I w tej turze powinno nam się udać. Dokładnie, przejmujemy obóz barbarzyńców, co daje nam złoto. Oni się tutaj może uzdrowią, a my następne tury sobie tutaj przeskipujemy. Zobaczmy zadanie, zbuduj dzielnicę świątynną i da nam to emisariusza, czyli produkcji w każdej dzielnicy wojskowej przy produkcji jednostek. No to takie średnie jest. Jerozolim daje wiarę, Kennedy daje też wiarę. W Jerozolimie misja zatrudni wielkiego kupca, w Kandy misja zatrudni wielkiego admirała, czyli na razie nic nie jesteśmy w stanie zrobić. No ale dobrze. Tutaj w tym Bagdadzie, w Diamecie możemy wbudować coś nowego. Wydaje mi się, że dobrym wyborem byłby pomnik, ponieważ będziemy mieli więcej kultury. Jak będziemy mieli więcej kultury, to szybciej będą nam się rozszerzać granice. A to nam się tutaj bardzo przyda. A tutaj mamy 4-8 kultury. Ponieważ nie ma tutaj chyba jeszcze pomnika wybudowanego, z tego co się orientuję. Ale za niedługo go już wybudujemy. I wtedy to powiększanie miasta będzie o wiele, wiele szybsze, jeśli będziemy tutaj też to tutaj wykorzystać ten nasz cud natury. Prysława oczywiście robi tutaj szlak handlowy, a my czy możemy... My nie mamy jednostki tej dzielnicy świątynnej, to może być lekki problem. To na razie ciebie uśpimy jako wielkiego człowieka. A tutaj przydałby się budowniczy na to wino, na te owce, na tą miedź, która za niedługo będzie. Dobrze, nasi zwiadowcy się uzdrowili, także zwiedzamy dalej. Hattusa, która daje nam naukę. To nam by się przydało, a ich chcą sztuć. Nasz szlak handlowy do nich będzie lekkim problemem, ale jak najbardziej wyślę mi emisariusza, żeby mieć nauka się przyda. Jak najbardziej nauka się przyda. Następną turę bierzemy. I odkryliśmy jazdę konną. I teraz może astronawigacja, czy... Przyspieszono, bo ulepszyliśmy zasoby morskie, to może astronawigację, potem
zbudujemy właśnie budownictwo. Jednostka bez rozkazów. No to oczywiście odkrywamy tutaj dalej. Tu są trufle, wojownice. O, widzę, że tutaj jest przejście. A tu kolejna jakaś cywilizacja. Przejście. Tu są ucznicy Piresławy, także super. To nie są barbarzyńcy na szczęście, także nic nam nie zrobią. Tak, bardzo dobrze. Ekstrasen pozostał w mnie. I piramidę zbudowaliśmy. To świetna informacja. Z wysokości tych piramid spogląda na nas 40 wieków. Napoleon Bonaparte. No i pięknie wyglądają te piramidy. Czy doktrynę chcemy zmieniać? Raczej nie. I mamy budowniczych, którzy mogą wciąć nam konie. Tutaj weźmy konie i potem przejdźmy, żeby ulepszyć naszą diamettę. Tutaj sprawdźmy sobie. Scytia ma dość rozwinięte tutaj. Łuczników konnych mają rydwany, ciężkie rydwany nawet. I dobrze, tutaj wybudujmy starożytne mury. Może, albo nie, najpierw dzielnica świątynna. I wybudujemy ją tutaj, będzie największy busto wiary. I będziemy naszą religię. I astronawigacja jest też odkryta już. Także my w badaniach weźmiemy teraz budownictwo może. I tutaj wybudujemy pomnik, żebyśmy się szybciej rozwijali. I można tam także dzielnicę kulturalną wybudować. Tutaj widzę, że się. Albo nie kończy się kontynent, tylko jest taka zatoczka. Dobrze, dobrze. I Presława nam robi szlaki kupieckie, także to też jest dobra informacja. Bardzo tutaj wywalnijcie pastwisko. Mam nadzieję, że w Kairze pracują na tym polu. Dokładnie. Oczywiście, że pracują. I w którymś, na przykład w Diamecie, może bym wybudował kupca. Wydaje mi się, że byłby to dość dobry pomysł. A tutaj się zaczyna już śnieg. Ile by potrwało zrobienie kupca? 7 tur, dobrze, to może nie rób tego. Może wyrobilibyśmy coś bardziej pożytecznego. I na przykład kupca tutaj byśmy po prostu kupili, on jest bardzo drogi, to może nie. No nie, zróbmy tego kupca. 7 tur to potrwa. A wy, robotnicy, wy przemieszczajcie się do tej diamety, żeby zrobić. Wziąć tą miedź, to wino. To są waleta wojownicy, dobrze. Oj, przeszedłem przez przypadek wojownikami tutaj, no ale dobrze, trudno już. Bo chciałem tamtymi zwiadowcami sobie przejść troszkę inaczej, ale dobrze, tutaj już jest śnieg. Kimeria jako kontynent. Kraby tutaj, nie wiem, czy to nie będzie koniec kontynentu. Tak, to może jest koniec kontynentu. I tutaj nie będę budował już kupca, ponieważ nawet się nie da. Ale wybuduję dzielnicę kulturalną. I ona mi najlepiej ją będzie wybudować w tym miejscu, ponieważ da mi jakiś no, plus jeden do kultury, a nie zabierze żadnego pola. I w Bagdadzie pola budownictwo się odkryło. I z tego co widzę, to w Bagdadzie
Już jest dużo tej kultury generowanej, czyli te pola powinny dość szybko się w miarę rozrastać. No 12 tur, no to nie jest tak szybko bardzo, ale w miarę upływu czasu będzie to coraz szybciej. Otwórz szlak handlowy, tak, połowę waluty da. Ale weźmy tą walutę. Szkolenie wojskowe. Nie mamy zamiaru na razie plądrować, także nie musimy tego ulepszać. Tutaj dajmy teologię. A z wiadowcami odkrywajmy dalszą część kontynentu. Owiesimy emisariusza do Genewy, ponieważ znowu da nam tu trochę nauki. A tutaj przez to, że Prejsława nas lubi, to też mamy odkryty teren ich ludzi, że tak powiem. Dobrze, są budowniczowie, także zbudujmy tutaj plantacje, które da nam plus 2 do złota. Następna tura, teraz kupiec powinien się tutaj w diamencie stworzyć. Budowniczowie mają jeszcze dwa użycia, także polecimy tutaj. A kupiec robi szlak handlowy do 3 złota, 1 produkcji. A tak to do naszych da nam produkcję i żywność. Żywność, żeby się szybko rozrosła, jest dość kusząca. Także może do Bagdadu zróbmy najpierw. Zapoczątkujmy szlak. Tak, ten szlak handlowy nie tylko przyniesie bogactwo naszej cywilizacji, ale też czasem wydepcze drogi między naszymi miastami. Dzięki nim nasze miasto jednostki nie są spowalniane przez trudny teren, który przekraczają. Czyli nie dostają boosta, ale nie dostają też debuffa do chodzenia. A tutaj wybudujmy. Może dzielnicę kulturalną też, czy nie? Nie, w sumie nie opłaca się. Kampus. O, tutaj kampus będzie idealny, bo są góry. A góry dają jeden, także kampus tutaj będzie świetnym wyborem, ponieważ da nam aż plus 3 do nauki. Tutaj dajmy matematykę. I nasz wielki prorok zaraz będzie mógł w dzielnicy świątynnej założyć naszą religię. I że ona powstała tutaj, to on sobie tutaj przejdzie i niech założy naszą religię. I zaraz sobie ją wybierzemy. Tutaj stwórzmy spichlerz, bo jeszcze go tutaj nie ma. I wybieramy religię. To będzie może buddyzm. I weźmiemy sobie może wszystkie cuda świata zapewniają premię, ponieważ mamy trochę tych cudów i stupę, możliwość budowy stóp to jest plus 3 do wiary i jedno to udogodnień. Wydaje mi się, że to będzie dobre. Tak, tak zrobimy. Bagdad i Kair mają już tą religię w swoich miastach. A tutaj, czy my coś chcemy zmienić do premii za świętostwo dzielnicy świątynnej? Nie, nie chcemy nic na razie. I w ideach zrobimy może zapiski historyczne, a naszymi zwiadowcami przejdziemy tutaj. Mamy szczęście, ponieważ jest tutaj inne państwo,
przez które normalnie byśmy raczej nie przeszli, a tutaj przejdziemy. Tajmy może sobie w Hattusie. Jeden jeszcze nam nic nie da. Albo może dajmy na razie w tych pojedynczych, żeby mieć więcej wiary, choć wiary mamy dużo. Weźmy sobie Hattusie. Bo jak będziemy mieli trzech, to każda dzielnica będzie nam zwiększać naukę dość sporo. Dobrze, mam nadzieję, że ci budowniczowie oni zwiększą tutaj produkcję. Tutaj sobie przejdziemy. Wy zwiększycie produkcję i wiarę. No to świetnie. I przejdziecie na owce, bo nie wiem, czy oni obsługują to pole. Nie obsługują tego pola, bo jest dość słabe na razie. Ale może jak je budowniczymi tutaj ulepszymy, to oni będą jednak troszkę mocniejsze. Będzie to pole i go wezmą je po prostu. Tutaj postaramy się przejść. Udało się. Trzeba po prostu nie wchodzić w granice, bo to mogłoby wywołać konsekwencje. Użył mi widzę, że twoje imperium nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia. Do widzenia. Wrogość. No niestety nikt nas za bardzo nie lubi. A możemy na przykład wysłać do niego deklarację? Delegację? Niestety nie. Okej. Okay. A do Timiris możemy wysłać delegację? Nie zgadzam się. Co możemy zrobić, żeby na przykład zadeklaruj przyjaźń? Cóż, propozycje? Nie wiem, ty mi dasz jadeit. Nie wiem, ja ci dam jedno złoto na turę, to polubisz mnie bardziej. Dalej jest wrogość. Nieznany powód minus 13. No niestety nie lubię nas za bardzo. No ale trudno, damy sobie jakąś radę. Prysława nas lubi. Także tyle dobrze. Sejm, bo tylko my mamy na nich wpływ. Jako jedyna cywilizacja, ale to tam nie zmienia za wiele. Tutaj mamy buddyzm, tutaj mamy buddyzm, tutaj niestety tutaj mamy panteon. Co mnie nieuszczęśliwia troszeczkę. Ale za niedługo powinno się to zmienić też. Niestety w Bagdadzie też mnie martwi to, że oni chcą tą odkrywać, a nie tamto z cudami, niestety. Tutaj dalej sobie odkrywamy. I wy wybudujcie tutaj te owce, choć to pole dalej jest gorsze na przykład od tego, no ale trudno. Produkcja. Może bibliotekę. Przyda nam się biblioteka. Tutaj, jeśli się nie mylę, zaraz. A nie chcą tutaj rozszerzyć, nie wiem dlaczego. Niestety nie mogę tego zmienić. Zwiadowcy tutaj odkrywają dalej. A tutaj Hiszpania i ich ciężkie rydwan. I ukończyliśmy matematykę. Sprawdźmy drzewko technologii, może termin. Spróbujmy, będzie to, da nam to warsztat, dzielnicę przemysłową. Plus jeden do produkcji dzięki ulepszeniu kopalni. O, i to jest świetne. Zanzibar odkryliśmy, który dałby nam złoto. Złoto w stolicy. Szczerze to chciałbym to mieć, bo złoto jak najbardziej się przyda. Jednego emisariusza, żeby wysłać tylko. Amfiteatr. Kultura, obywatele wiejskie, ten wielki pisarz. Amfiteatr będzie tutaj dobrym pomysłem. A czy możemy na przykład, bo gdzie tutaj ludzie są? Tu jest, tu. Czyli wszędzie mniej więcej już są ulepszone tutaj, ale ulepszy. I tak, mogę coś kupić za. Stupę mogę kupić za wiarę. Poświadania świątyni. 35 wiary to niedużo.
Ale ja bym kupił budowniczego tutaj. I w tej turze on by mi poulepszał może tutaj to bydło. Gdzie oni kurczę jadą tymi rydwanami? To bydło bym chciał, żeby mi poulepszał. Tam kopalni piszą, że będzie przydałaby się. Wy odkrywajcie dalej. Handy, katapulta, zbrojni. Do Filipa może delegację bym wysłał. Nie wiem, czy się da. To w tej turze to zrobimy. Bo on nas tak potępiał, nas potępiał, a teraz może. Nie wiem. Że coś mu się odmieni. Zapiski historyczne. Nie będziemy tutaj nic zmieniać. Filip, czy jakbym ci wysłał delegację? Nie mogę się na to zgodzić. A jakby mu dać, złożyć propozycję i na przykład dać 25 zł, nie 125, tylko 25 zł jako podarunek. Dalej wrogość, ale może są jakieś tutaj, są jakieś plusiki. Także nie, tak powoli sobie poprawimy z nim relacje. Tutaj ten kampus za niedługo będzie zrobiony. Tutaj plus 3 do nauki nam to da. A tutaj zbudujmy pastwisko. Tu może farmę, jeśli się da wybudować. Nie wiem, dlaczego on jedzie znowu do Bagdadu. Powinien się zatrzymać. No, ale dobrze. Mederesa. Plus 5 do nauki, plus 2 do wiary. Premia do wiary jest równa premii państwa do nauki dzielnicy, w której się znajduje. Okej, okay. A zakup za wiarę mogę stupę. Ta wlada wymaga świątyni. A my nie mamy świątyni? Nie mamy kaplicy. Czyli kaplicę, potem świątynię by trzeba było. A mogę ją po prostu zakupić? Kaplicę mogę, tylko świątynię to bym musiał już wybudować. A medresa też mi się podoba, jako podaje dużo do nauki, ale może kaplicę najpierw, potem świątynię, bo i tak to będzie krótsze niż tą Mendesę budować. A ja pamiętam, że w tych naszych ustrojach można było tutaj dać plus 100% premii za sąsiedztwo z kampusem. Nie wiem, jakby to mogło działać, ale poczekamy te 5 tur i jak wtedy zmienimy, to wszystko już będziemy wiedzieć. Tutaj można usunąć tylko mokradło. No to nie, to nie, tu mi nic za bardzo nie da przydatnego. Tutaj kopalnie możemy dać. Albo tutaj jeszcze farmę, tutaj kopalnie, bo nie wiem, czy oni tutaj pracują. Nie pracują tutaj, no to troszkę bez sensu. A nie wiem, czy w tych lasach nie można na przykład jakichś tartaków wybudować. Tylko nie wiem, czy wtedy to nie będzie na przykład minus 1 do żywności i plus 1 do produkcji, a takiej wymiany tak średnio. Nam się podoba taka wymiana. Ale farmę na pewno można tutaj dać. I jesteśmy w średniowieczu. I mamy termin. Wybierzmy sobie badania. I dajmy może strzemionki, bo to dam dla tych naszych memeluków, którzy są potężni, jeśli chodzi o Arabię. Tutaj kampus się wybudował.
Także biblioteka wydaje mi się, że będzie dobrym pomysłem. Diametta będzie dużo nam dawać nauki. 7, 6 to daje 18, ale no to jest jednak dość duża stolica nasza. Nasi wiadowcy cały czas tutaj już zrobili takie kółko w sumie. A wy otwarte granice, a dajecie nam. A dorzucić na przykład trufle za wino? Bo wina będziemy mieli dwa na przykład. Nie możesz się zgodzić. Jeszcze damy wam. To gracie. Wydacie tak i mywamy tak. I tak to chcesz. A na przykład żelazo byście dali za wino? Konie? O nie. Nie chcecie nawet jak on tak daje. A jak dam złoto naturę? 20. Nie mogę nawet tyle dać, no to tego też nie chcecie. A wino chcecie dać? Nie chcecie. Za mało ich macie. Ojejku, nie, to nie chcemy tej prymanatki w takim razie. No ale to jak ty mówiłeś. Chcieliśmy dać jeden, tak? A dwa na przykład zgodziłbyś się na dwa? Nie. O, tak, chcesz? No to dobra, niech będzie. Niech będzie. Może nas troszkę bardziej polubi. Za to. Sprawdźmy, czy jest jakieś. O, jest, są jakieś kolejne plusiki. Ale dalej wrogość, to może damy mu jakiś podarek znowu, tam 49 zł na przykład, będziemy mieli wtedy 300. Już propozycje, złoto. 49. I oni dalej są wrocy. No dobrze. Budowniczy. Plus 2 do produkcji. O, to świetnie. Świetnie, świetnie. I za dwie tury sprawdzimy, czyli jak to ma działać z tym kampusem. Czy jak on teraz da 3, to jak ja dam, zmienię sobie tam, to będzie dawać 6. Świątynię teraz. A wy wybudujcie tutaj farmę, która da plus 1 do żywności. No to pewnie, że chcemy. I teraz odkryje nam się taktyka obronna. A tutaj są barbarzyńcy. Co mi się zbytnio nie podoba. Zmieńmy doktryny. I tutaj zamiast tych cudów, bo w sumie to i tak tego nie robimy, to do premii za sąsiedztwo dzielnicy świątynnej z kampusem. I co nam to da? O, teraz jest 6. I tu 4, no to świetnie, dobra, no to bardzo to przydatny był akurat. I wyślijmy emisariusza do Zanzibaru, bo dam 4 złote na turę. A czy my możemy ich zaatakować? Nie możemy. No to troszkę średnio. A tutaj już wracamy do naszych terenów. A tutaj tylko kolejne konie, które możliwe, że się za niedługo odkryją. Jak oni nas tak będą jeszcze. O! Jesteś kolejnym jastrzem, który przybył, aby zdalić pana. Potępiać. No i on znowu mnie potępia. Macie różne formy rządów. Oj, 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 oj. Dobra.
Czyli w nim przyjaciela raczej nie znajdziemy. Petrę spróbować to raczej może nie, ale kaplice i świątynie, a kampus? Ale on tutaj bardzo mało da, to nie. Dzielnica biznesowa? 3 złota. Rozrywki? Nic nam nie da. Zbudujmy tą kaplicę. A wy tutaj możecie co najwyżej usunąć las, no to nie. Się nie przyda. To tutaj farmę. Dajmy. Jednostki bez rozkazów. No, zwiadowcy. Nasi. Oni coraz bliżej już są. I nasi budowniczowie tutaj niech dadzą farmę. Zbudują. Nie mogą przejść w sumie do Diamety, bo ona gdzie ona się tutaj się rozszerzyła. I jest tam obywatel, to ja bym przeszedł tymi budowniczymi szybciutko na to właśnie pole. Ażeby ulepszyć. Tutaj albo kopalnię wybudować gdzieś się da na tych wzgórzach, albo. Albo w sumie lepsza byłaby farma, żeby więcej żywności mieć. Nasi zwiadowcy już prawie dotarli do Kairu. A tutaj może medresę wybudujemy 20 tur. A nasi budowni czołowie, oni, nie wiem czy oni już nie zniknęli w sumie. Jest możliwe, jest taka możliwość. A kupiec, nie wiem czy on się teraz zatrzyma tutaj, czy byśmy mogli zrobić nowy szlak. Tak, chyba tak, bo jest zero aktywnych szlaków. Możemy zrobić do Madrytu, co da nam 8 złota jeden ofiary. I wydaje mi się, że jest to mądre posunięcie. 8 złota. Jeden wiary, tak, 8 złota to mnie przekonuje. Dobrze, i patrzę na zegarek. Już 30 ponad minut jest odcinka, także ja chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że byliście ze mną, że oglądaliście. I chciałbym Was zaprosić do następnych odcinków już wkrótce. Trzymajcie się, cześć.